Hej, cześć, siemano, z tej strony RikiGaming.pl i witam was w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w Euro Truck Simulator 2. Utwórzmy sobie nowy profil. Imię. A jak my się możemy nazwać? Pewnie, że Riki. Zdjęcie. Nie wiem, które wybrać, bo ich jest tutaj od ciula, bo to jest Gold Edition. A weźmy sobie tego, co mam ten w prywatnej tej. Model ciężarówki weźmy Scania, bo jest najsilniejsza według mnie. I logo firmy. Skoro będziemy jeździć ciężarówką po całym świecie, no to weźmy cały świat. I dobra. Nazwa firmy. Wymyślimy jakąś na szybko. Niech to będzie Speed Trans. No i dobra. Widzicie, że mam tu mody na TSM map, czyli na Afrykę kawałeczek. Ale nie będę ich włączał, bo to zmienia w ogóle grę i w ogóle jest dupka. Dobra, język oczywiście polski. Możemy jeszcze, patrzcie, śląską gadkę dać. No ale dobra, polski. No i dobra, tworzymy profil. Gramy na klawiaturze, na prostym automacie i kontynuujemy. Teraz nam się poładuje. Może zaraz wywalić takie ostrzeżenie, to będzie montaż. Jak mówiłem, tak się stało, więc będzie tutaj jakieś przejście ładne, fajne. Dobra, rozpocznijmy we Wrocławiu, albo rozpocznijmy w Warszawie, takim centrum Polski. Tak, chcę przejść samouczek. I teraz kolejne wczytywanko. No już. Działaj lusterko, które się zapełnia kolorami. Lal. Dobra. Witaj w grze Euro Truck Simulator 2. Dobra. Jeżeli chcecie to poczytać, to sobie zatrzymujcie, no, filmik. Kontynuuj. No i dobra. Włączyć silnik mamy. No to problem nie jest. Zresztą nam pisze nawet, co mamy robić. Dobra, przejedź kilka metrów i zatrzymaj się, dobra. Nie, dwa. Dobra, enter, bo to już. F1, aby przyjrzeć się dokładniej. Tutaj mamy menu pauzy. Dobra, F6. Fuck. Schowałem sobie chyba ten. Ale dobra, nagrywa się dalej, więc jest dobrze. Zapauzowałem nagranie. Boże, bo tutaj jest taki mały problem, aby wznowić grę. Dobra. No to poczekajcie. Cholera. Dobra, ja sobie tutaj muszę FPS-y ustawić. Dobra, są dobrze. A więc jedziemy. Mam jechać tam, rozumiem, żeby wyjechać z tej, no, z tej zabudowy. Zero, włączmy światła, bo jesteśmy Polakami, w Polsce się jeździ ze światłami. No i jedziemy. Wkurza mnie to coś po lewej, te, no, ta porada. Raz wszedł do pokoju, ale już jest ok. I znowu będzie tutaj, no, walnę jakiegoś montaża. I dobra, skręcamy. Jedzie tam coś, jedzie. Więc poczekajmy. Tutaj też jadą, więc. No, przejedź, chłopie. Dobra. I już możemy wyjechać. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to oczywiście pisaj na PW albo w prywatnej wiadomości. Tutaj widzę mały koreczek, więc poczekamy sobie chwilę. Odcinki z tego będą tak po 30 minut. Mam takie założenie.
długiej trasy nie mamy, bo to jest tylko 1 km samouczkowy. Podobno z któregoś miasta można jechać aż 500 km na samouczku. Dlatego nie wybrałem sobie tego. O, czerwone akurat przed tym gościem i przede mną. Dobra. Na swoim prywatnym zapisie mam kupioną Scanię. I tutaj, słuchajcie, zrobiłem takiego deala, że jak już bank nam pozwoli brać pożyczki. Ja kocham te cięcia i znowu zrobię jakieś piękne przejście. Tak, jeżeli tak jak już mówiłem, jeżeli nam już bank pozwoli zaczerpywać pożyczki, to sobie weźmiemy tam tyle pieniędzy, ile nam będzie potrzebne na Scanie i sobie ją po prostu zakupimy, a później będziemy bank spłacać. I słuchajcie, ja nie parkuję, bo jestem w tym noga, nie umiem parkować. No i dobra, zawsze tam coś wpłynęło. Jeden ekstra. Chwilowa zacina. Ale dobra, ładowanie. No to śmiesznie się tak ładuje, tak przeskakuje. Dobra, mamy garaż. Oto centrala twojej firmy. Dobra, 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 dobra. No i dobra. Mhm. I tutaj wybrać zlecenie, ale chwila. Przyciszę trochę grę, bo za głośno jest. Głośność efektów dźwiękowych i głośność ogólną. Głośność muzyki zostawię. Wybierz następne zlecenie, szybkie zlecenie. Nie cena według dystansu, tylko po prostu cena. I najbardziej się opłaca z Warszawy do Poznania nam tu jechać, więc bierzemy. Przyjmujemy zlecenie i jedziemy. Jak ja kocham, jak mi wyskakuje 0 FPS-ów. No i dobra. Mamy tira, jest to Iveco. A ciche. Aha, bo sobie grę ściszyłem. Poczekajcie, bo tutaj chyba jest, o właśnie, radio. I możemy sobie włączyć tutaj jakieś radio, więc niech będzie SK któraś, nie wiem, SK Wrocław. Jedziemy. Zaraz się nam tutaj włączy. Wszystko pięknie. O właśnie. No puść się. Boże. Albo wiecie co? Nie gramy bez radia, bo wrzucam aktualnie filmik z drugi odcinek z FIFA i będzie po prostu zacinać nam radio. Śmieszna kamera jest z tego tira. No, zielone akurat nam się ufarciło. Napiszcie w komentarzach, czy ja mam być taki crazy driver, wyprzedzać wszystkich i w ogóle, czy jeździć po prostu ostrożnie, bardziej przepisowo. Oj, przycięło coś przed chwilą. Nie za ładnie. Odkryto dealera ciężarówek marki Majestic. A więc dobrze. I zaraz odkryjemy sobie coś nowego, bo akurat będziemy przejeżdżać. Kierunkowskaz. No jakoś tak śmiesznie chodzi. Tak wolno. Ten chłop też tu jedzie. Wyłączyłem silnik. Boże, ale ze mnie mózg. Źle łapy na klawiaturze położyłem. O lol. Przycięło przez chwilę. Dobra, tutaj mamy. Odkryłeś agencję pracy. Możesz tutaj zatrudnić kierowców. Tak. Zatrudnianie kierowców. Chodzi o to, że w późniejszym etapie gry, jak już ulepszymy garaż, to będziemy mogli sobie kupić, no wynająć kierowcę, który będzie nam zarabiał pieniążki. Oczywiście będziemy mu pewnie coś za to musieli płacić, ale będziemy więcej na tym zyskiwać. No chyba, że się będzie gość rozbijał, dlatego wezmę od razu jakąś porządnego, żeby nie było fejków. W ogóle masz nową wiadomość.
Mam nową wiadomość. Zobaczmy, co to za wiadomość. Aha, tutaj mam dostępne informacje różne. Dobra. Dealer ciężarówek. Aha, dobra. Coś tam nam oferują z ciężarówkami. Ja tego nie czytam. Jeżeli chcecie, to sobie nagranie po prostu zatrzymajcie. I pytanie pewnie macie. Co zrobimy, gdy czas filmiku przejdzie, to będzie już koło 30 minut. Co zrobimy? Zjedziemy na pobocze, zapiszemy grę. No i po prostu ja się z wami pożegnam. Proste, nie? Proste jak budowa cepa. Tak, to cep był. Chciałem powiedzieć capa. Dobra, jedziemy. Gram na ustawieniach graficznych wysokich. Rozdzielczość oczywiście 720p. Jeżeli ktoś jest ciekawy jaka to, to 1280x720 pikseli. Jedźmy sobie na prawy pas. I jedziemy. Trochę dziwnie mi się jedzie tym tirem, bo ja już jestem przyzwyczajony właśnie do tej Scania, którą mam zakupioną. No i trochę mi się naprawdę dziwnie jedzie. I co tu już jest? Opłaty? Fotoradar będzie. Ale ja na GPS-ie widzę, że tu są opłaty. Chwila, 70. Dobra, jest, udało nam się. Uniknęliśmy mandatu. Tak, w tej grze są mandaty. Jeżeli jesteście ciekawi. No i dobra, zajeżdżamy na pierwszy, lepszy... No. Do płacenia, ten. Dobra, płacimy. To znaczy, bierzemy bilet. I jedziemy. Ech, trochę nudno bez tej muzyki, ale co poradzić. Jeszcze pewnie by się YouTube o prawa autorskie plumkał, więc lepiej nie. Może wam, ale nie wiem, czy bym musiał nie wywalać całego dźwięku z nagrania. Albo chwila. Albo dobra, nie będę kombinował. Przy montowaniu bym wam wstawił jakąś tutaj nutkę. Ale... Albo poszperam trochę, jakie nutki są takie fajne, które się nadają do wrzucenia tak w tło i które nie są chronione prawami autorskimi. No i po prostu bym wam w tło wklepał jakąś nutkę. Dobra, jedziemy. To znaczy już ciągle jedziemy, ale dobra. Za 200 metrów stacja paliw. Żeby nie powiedzieć CPN, bo to jest śmieszna nazwa według mnie. Dobra, jedziemy. Jeżeli słyszycie tam gdzieś w tle mojego brata, to wiedzcie, że on się bawi w drugim pokoju i ja nie mam na niego wpływu. Ale... No. Ale Euro Truck to jest dobra seria do pogadania sobie trochę z wami. A więc tak, jeżeli chcecie coś wiedzieć, to piszcie po prostu to w komentarzach. Ja będę się starał wam odpowiadać. Odpowiadać w komentarzach, a tego na co nie zdążę, to po prostu wam odpowiem w części, w następnym odcinku z serii, pod którą napisaliście ten komentarz, to pytanie. A najczęściej to pewnie będzie Euro Truck. No, jeżeli zadacie pytanie pod Euro Truckiem, więc nie bójcie się, że będziecie musieli oglądać jakąś inną serię, żeby się dowiedzieć odpowiedzi. No, tylko po prostu zapytacie się, ja wam odpowiem. No dobra, zjeżdżasz tam, to ja jadę do przodu. No i będę tak wam odpowiadał na pytania. Zrobię sobie listę. Chociaż podejrzewam, że mój kanał jest nowy i nie będzie jeszcze pobór opłat. Że nie będzie 6 tych, ale to i tak płaci ten. Dobra, zapłacił i jedziemy dalej. No, że Boże, nie umiem się wysłowić.
No, że na początku istnienia mojego kanału nie będzie za dużo pytań, bo to jednak jest nowiutki kanał, nawet nie ma jeszcze tygodnia pewnie, jak ten odcinek się pojawi, ale kto wie, może już osiągnie tydzień. Nie no, nie powinien osiągnąć tygodnia, bo... No bo po prostu nie powinien. Chyba zdążę wrzucić ten odcinek przed tygodniem. Jak wam mówiłem, albo może nie mówiłem, odcinki będą wrzucane na bieżąco. To znaczy nie na bieżąco, tylko wtedy, kiedy mi się będzie... Wtedy, kiedy będę miał po prostu czas. A czas mam... Wrzucam najczęściej odcinki, jak w coś gram albo sam nagrywam. Ale o co mi chodzi z tym na bieżąco? Że nie będę nagrywał odcinków w przód. Max jeden albo dwa odcinki w przód. Więc takie jest założenie i tego się będę starał trzymać. Raczej będę się tego trzymał, ale chyba że mnie weźmie coś na nagrywanie, to wtedy nagram dużo odcinków, ale później za to będzie mniej. Dobra, jedziemy prosto na Poznań. W prawo rozwidlenie na Łódź albo na Gdańsk, zależy gdzie kto jedzie. Ale my mamy GPS-a i będziemy się kierować GPS-em. A ja tu widzę, że przede mną jadą jakieś cioty, które przydałoby się wyprzedzić. A więc zróbmy to. Kontrola prędkości, fotoradar. 90 na godzinę. No niestety 70. To jednak zwolnijmy. Dobra, jest ten fotoradar. No i dobra, jedziemy dalej. 40 tutaj na godzinę. Jeszcze mniej. I co tutaj jest? Kolejne bramki. I tutaj z tego teraz co się robi? Pisze tutaj pobór opłat. Pobór opłat? Zachowaj bilet. To nie jest pobór opłat. Ale dobra, nie czepiajmy się szczegółów, tylko jedźmy dalej. Mi się zdaje, czy to czy ten tir ma automatyczny ręczny. Bo jak się zatrzymałem, to wyskoczyło mi ten... No. Ikonka, że mam zaciągnięty ręczny, czyli to takie P. Dobra. Tak teraz będę pytania z głowy wymyślał. I pierwsze pytanie, które mi się nasunęło, to... Jak tam w szkole mi idzie? No to... teraz jestem aktualnie w gimnazjum. I idzie mi całkiem dobrze. Moim zdaniem. Jestem uczniem trójkowo-czwórkowym. Więc z takimi wynikami raczej powinienem zdać wyżej. Które cięcie? Czwarte? Trzecie? Nie wiem. Ale cięcie jest spowodowane tym, że ktoś wszedł do pokoju. Tak. Tym są głównie powodowane cięcia na moich nagraniach. No chyba, że czegoś w grze nie ogarniam i nie chcę wam zaoszczędzić czasu, to wtedy. I proste pytanie do was, ludziska. Czy chcecie serię z popularnego Minecrafta? Jeżeli tak, to będzie. Jeżeli nie, to nie. Proste. Ja raczej nie mam zamiaru nagrywać Minecrafta. Ale jeżeli byście chcieli, to Minecraft by był. Ale od razu wam mówię, nie byłby to survival, bo survivalu nie cierpię. Jedyne co to igrzyska śmierci jakieś. No, jakieś mini gierki na multiplayer. To jedyne co bym grał. Albo po prostu inaczej, na multi coś, nie gram singla. No chyba, że jakiś escape, ale to pewnie i tak bym z kimś przechodził, więc... Ale dobra, nieważne, jedziemy. Już jest 20 minut nagrania, tak mi przynajmniej stoper wskazuje. Ja go nie wyłączałem na cięciach. Ale cięcia nie były zbyt długie, tak po 5 sekund. Bo tylko wchodzili na chwilę, ja im mówiłem, że nagrywam, to wychodzili, więc jest okej. Coś mi się w tym odcinku jeszcze zajedziemy sobie na... No, do końca. Chociaż mało paliwka coś. Ale dobra, nieważne. Powinniśmy dojechać do końca i wtedy byśmy zakończyli odcinek. Więc zróbmy to. Może jest już okres zimowy. Godzina jest...
17, a już jest za oknem ciemno w ciul. Tak. Jadymy. Kłombajn, kłosi. Jeżeli macie pomysł na jakąś serię... Dobra, wyprzedzam was. Jeżeli macie pomysł na jakąś serię... I ten, jeżeli ja bym tej gry nie miał, to byście, jeżeli byście z łaski swojej byli dobroduszni i nie czepiali się piraceniu, to byście podali linka, jeżeli by wam zależało na tej serii, to ja bym ją nagrał. Tak, nagrałbym ją i by było wszystko gicio. Tutaj nas jakiś kolega wyprzedza w lusterku. No, już jest przed nami. Ograniczenie do 110. To niestety nie są Niemcy, tutaj ograniczenia są. Coś na GPS-ie śmiesznego się. Tak jakby ukazało, jakbym drugiego pasa nie miał zapoznanego. Jakby tam był jakiś inny sektor już. Ale raczej to tak nie działa, więc... Jakiś błądzik albo coś. Nie no, paliwa raczej na szybkich zleceniach zalewają tak, żeby starczyło. No chyba, że się już będą plumkać, żyd będzie świecił. Że mam mało paliwa i potrzebuję zatankować, to jedynie wtedy będę tankował. A tak to jedziemy. A jeżeli chodzi o... jak to się nazywa? Jeżeli chodzi o... Boże, nie potrafię się wysłowić. O czas tego... czas, kiedy będziemy szli na odpoczynek, to on będzie... Boże, szybciej się nie da. To on będzie zależał... od tego, co nam pisze na F6, czyli tam na stanie... No, ogólnie na stanie. Bo jeżeli będzie już blisko, to będziemy zjeżdżać, a jeżeli nie, to nie. Ale się wluką tutaj po 40 na godzinę. O, w sumie tu już jest ograniczenie do 40 na godzinę, więc nie mam się o co plumkać. Zjedź, chłopie, proszę. Dziękuję ci. Ja tu jadę dalej. Już chyba nie będzie następnego poboru opłat, mam bynajmniej taką nadzieję. Bo nie chce mi się zatrzymywać na tym, chociaż że za to nie płacę. 79 mi zapłacił za ten przejazd mój zleceniodawca. Jak już będziemy mieli swojego tira, to zleceniodawcy nie będzie i sami będziemy musieli za to płacić. Ale to jeszcze nie w tym etapie gry. Minut nagrania jest już tak koło 24,5 z tego, co mi pokazuje stoper. A ty, chłopie, patrz w lusterka, czy ktoś tu nie jedzie. Berlin jest prosto, a Poznań i Wrocław chyba jest w prawo, ale my jedziemy do Poznania, więc będziemy zjeżdżać. Zaraz tutaj wam przeczytam, co jest w prawo, bo jeszcze oprócz Poznania. Tak, Wrocław, dobrze wtedy przeczytałem. A więc już kierunkowskaz. Bardzo mało miejsca na zjazd. W Eurotracku się niestety takie miejsca zdarzają. I dobra, skręcamy na Poznań. Jedzie ktoś. Jedzie ktoś, ale to daleko. Więc powinniśmy zdążyć. Za szeroko tutaj wyjechałem i to o wiele. Odkryto miasto Poznań. Bardzo się z tego powodu gro cieszę. Cieszę się. Jeżeli jest tutaj coś blisko do odkrywania, to fajnie, to odkryjemy sobie. Sprawdzę pod F5. Na takiej mapce. Tutaj w lewo jedziemy, rozumiem.
Więc sobie zrobimy takie coś. Jedzie tam tir, bo tira nie mam zamiaru się władować. Więc niech sobie przejedzie bezpiecznie. Tutaj jeszcze parę aut. Tam też jadą. Takie jest w ogóle lepiej patrzeć na tą stronę. Dobra, ty tu zjeżdżasz. Dobra, chyba nic nie jedzie, więc ruszam. No jak jedzie, to w nas przygrzmoci. Tutaj chyba nie ma nic, a nie coś jest. Ale dobra, to z drugiej strony miasta, to tam nie będziemy zajeżdżać. Zajedziemy sobie tam kiedy indziej. Przecież to nie jest powiedziane, że mamy od razu zajeżdżać wszędzie i patrzeć, gdzie co jest, co nie? I dobra. Tu skręcamy w prawo z tego, co mi GPS pokazuje. Więc skręcamy w prawo. Musimy poczekać na światłach. Mam nadzieję, że się przede mną nie zmienią, a jeżeli tak, to mamy pecha. Za światło można dostać mandat, tak. Można dostać mandat. Dlatego trzeba uważać na światła. A teraz tutaj będę zjeżdżał, przepuszczę gościa. I wjeżdżamy na swój... no. Naciskamy Enter, bo ja nie umiem parkować. Dobra, dojechaliśmy, kasa jest, exp jest. Nowy level jest. Więc ulepszmy sobie coś. A tym czymś będzie jak ładunek chyba o wysokiej wartości. ADR-ki będę ulepszał tak co drugi level. A teraz ulepszmy towar o wysokiej wartości, tak. Tutaj chyba coś jeszcze powinno być, ale dobra, nie czepiajmy się szczegółów. Tak, tutaj jest coś jeszcze, ale to kiedy indziej. Dobra, na dzisiaj już zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie fabkę w górę, jakiś komentarz. A jeżeli chcecie śledzić mój kanał, to zasubskrybujcie go. No, ja się z wami żegnam. Komentował dla was RikiGaming.pl. Jeszcze grę zapiszę. Nowy zapis. Zapisała się? Tak, zapisała się, dobra. No, mam nadzieję, że wam się podobało. No i siema!